Witam Was. Jeżeli macie problem z przełącznikiem nawiewu w samochodzie Mercedes Vito, to takim głównym problemem jest przełącznik tutaj na desce rozdzielczej. Właśnie ten. Trzeba rozebrać całą konsoletę, wyciągnąć go. Problem polega w nim na tym. W tej chwili jest pierwszy bieg. On nie działa. Drugi nie działa. Trzeci działa, czwarty działa, tak? Żeby to działało na wszystkich biegach, zaraz pokażę, o co chodzi. Zrobimy sobie drugi bieg, jest drugi bieg. Starszy podoginać te blaszki. Działa, pasuje. Tą i tą, i tą tutaj z tej strony. Nie wiem, czy to widać. Te dwie blaszki odpowiadają. Odpowiadają za całość niesprawności układu nagrzewania, nie? Więc nim kupicie opornicę, która się znajduje akurat w Mercedesie Vito tam, z dołu, to warto zajrzeć, czy ten przełącznik nie jest zepsuty, po co się narażę na niepotrzebne koszty. Zapraszam na moje kolejne filmy, komentujcie, lajkujcie. Pozdrawiam wszystkich.